Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Odnośnie ewangelizacji, czy po prostu rozmawiania z innymi osobami o wierze, możemy skupiać się na doborze treści i środków przekazu, by być jak najskuteczniejszym w przekonywaniu innych do wiary. Czasem jednak możemy wpaść w pułapkę własnych przekonań i wysiłków, gdy zapominamy, że sługa nie jest większy od swego Pana. Gdy zaczniemy zaciekle bronić swoich racji, uważać, że inni muszą czy powinni dać się przekonać temu, co mówimy, wówczas zamiast być sługami Słowa, stajemy się jego panami czy posiadaczami. A tymczasem ta nauka nie jest nasza, ani nawet my sami nie należymy do siebie. Jezus mówi wprost, że gdy Jego Słowo jest odrzucane, to i nasze. Gdy Nim pogardzają, to i nami będą. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.